Kontrola, jaką Inspekcja Handlowa przeprowadziła w ostatnim czasie, wykazała nieprawidłowości dotyczące oznakowania oraz zawartości mięsa i przetworów mięsnych. Tę kontrolę przeprowadzono w 165 placówkach, przy czym 100 placówek to były sklepy sieci handlowych. Łącznie kontroli poddano 1279 partii różnego rodzaju mięsa oraz przetworów mięsnych, przy czym w 40% wykryto nieprawidłowości. Największe nieprawidłowości dotyczyły oznakowania. I to zarówno wyrobów, które są sprzedawane w opakowaniach, jak i wędlin, które są bardzo powszechnie sprzedawane na wagę. Tutaj warto zwrócić uwagę wszystkim konsumentom, że informacje przekazywane im w zakresie sprzedaży wędlin powinny być identyczne, czy to w przypadku wędlin w opakowaniu, czy też oferowanych luzem. I tak też niestety wielu przedsiębiorców ma problem z tym, żeby podawać bardzo istotną z punktu widzenia konsumentów informację o wykazie składników wędlin, które są oferowane właśnie na wagę. W tym zakresie było dużo nieprawidłowości. Innymi nieprawidłowościami są takie swawolne nazwy, które przedsiębiorcy nadają wędlinom, za którymi to nazwami nic się nie kryje. Jeżeli mamy zatem jakąś wędlinę, która jest nazwana na przykład swojska, czy domowa, czy wiejska, to nie powinna ona mieć w swojej zawartości glutaminianu sodu, czy różnego rodzaju utrwalaczy. Tego rodzaju oznakowanie wprowadza konsumenta w błąd. Jednym z elementów tej kontroli było przeprowadzanie badań laboratoryjnych i w tym zakresie wykryto dosyć ciekawe wyniki. Między innymi takie, że w hamburgerze, który powinien zawierać 100% wołowiny, została wykryta wieprzowina, czyli mięso tańsze, gorszej jakości, no i zdecydowanie nie to, które zamawiał konsument. Inne badania laboratoryjne wykazały na przykład zawartość drobiu w wyrobach cielęcych, a więc znowu możemy mówić o zafałszowaniu takiej żywności, czy też o zaniżaniu ilości droższego składnika, chociażby właśnie wołowiny czy cielęciny, albo na przykład dziczyzny, w wyrobach, które powinny zawierać określoną ilość tego droższego mięsa. I to droższe mięso niestety było zastępowane tańszym, czym również konsumenci byli wprowadzani w błąd. Każdy przypadek oferowania żywności niewłaściwie oznakowanej albo zafałszowanej jest karany karami pieniężnymi i w przypadku tej kontroli wydano tych kar pieniężnych 62 na łączną wysokość ponad 80 tysięcy złotych. Zdecydowanie mniej było decyzji dotyczących zafałszowania produktów mięsnych. Więcej decyzji wydano wobec niewłaściwego oznakowania żywności.